תג בעיקור הקשר שחיית פוסר.
biodę. Uratowałeś nas. Jesteś moim bohaterem. Nie jestem bohaterem, tylko wiedźminem. Wyrzynanie potworów. To moja praca. Mój ty bohaterze! Nie tylko dzielny, ale w dodatku taki skromny. Nalę biodę. Sama zajmujesz się winnicą? Oj nie! Nie, nie. To mój ojciec robi świetne wino. Ja to mu tylko pomagam, nic więcej. Gdzie twój ojciec? A gdzie ma być? W szpitalu. Poraniły go te straszne potwory. Tyle wycierpiał. Ale czuje się coraz lepiej. Co tam masz? Co mogę u ciebie kupić? Najlepsze zioła w całym Beauclair. Uważaj na siebie. Przychodź, przychodź, kiedy tylko będziesz w pobliżu. Rusz się. Dzięki ci, przyjacielu, za ocalenie mego zakutego rycerskiego łba.
Cnotliwe to i godne. O. Wiedźminie, żeś na wezwanie księżnej pani przybył. Cnotliwe to i godne. Wiedźminie, żeś na wezwanie księżnej pani przybył. Czekaj. Wyście ten wiedźmin są? Ten, co go księżna wezwała? Nie inaczej. A wy pewnie czegoś ode mnie chcecie. A jakbyście mi w myślach czytali. No bo widzicie, te jaskinie w sam raz by się na magazyn zdały. Duże, suche. Tylko, że jakiś potwór mieszka w środku. No, jasnowidz, jasnowidz, jak bogów kocham! To ja. Pomożecie? Może pomogę, a może nie. To zależy, czy się dogadamy co do zapłaty. Dobra, niech tak będzie. Zajmę się tym, bo przewiduję też jakąś nagrodę.
co? Jak? Już po sprawie. Charley, który miał leże w jaskini, nie będzie się więcej nikomu naprzykrzał. Wybornie! No to zyskałem magazyn, a wy moją wdzięczność. Pokaż, co tam masz na sprzedaż. Do zobaczenia. Dalej. Gnieżdżą się harpie.
jesteś paskudny. Można w spokoju napić. Za wasze zdrowie, w dupę jeża. Dokąd spieszycie? Coś tu nie gra.
No i na co się tak gapicie? No, kochaniuszki, spisałeś się, że aż mam cię ochotę całować. Za pogawędki mnie nie płacą. Nerwowa robota, co? Tak ci łeb posiwiał. Kurde, bo... Dalej, Płotka, dalej! Żal mi cię, Wiedźmin!
Piękniejsza! Że w okolicy pojawiła się wiedźma. Wiadomo, co to za cholera? Ciekawe, gdzie jest mój stan. Dziewczyny, gdzie drzewo za... Lebiodzie, niech będą dzięki. To on nam cię zesłał. Nie przesadzaj. Po prostu przejeżdżałem. To interwencja świętego. To on skierował tu twe kroki. Skoro tak wolisz. Jak się zwiesz, bohaterze? Jestem Geralt. Geralt z Rivii. Geralt. Piękne imię. Takie świątobliwe. Jesteś spragniony? Może głodny? No dobrze. Sprawdźmy, co masz dobrego.
Do zobaczenia. Już tęsknimy. Nasza krew jest mniej warta niż wino. No i jesteśmy bezpieczni. O, dzięki. Świętujcie, aż wina zabraknie. Jutro nie będzie. Mogłaby mnie ta bestia zeżreć. Miałbym spokój. Dalej, Płotka, dalej! Naprzód! Nerwowa robota, co? Tak ci łeb posiwiał. Powolutku, bez nerwu!
Wreszcie, na co ci to było? Dawać go, skurwysyn! Jestem... Ger! Do zobaczenia. Już tęsknimy. Z pracą jak z babą. Zawsze można zmienić. Naśmiewali się, żeś włóczęga z północy, jak gdyby nie ty, to do dzisiaj trzęśliwy workami strach. Dzięki, mordo. Witaj.
jesteśmy! Przez ciebie dostałem!
zaraza. Thank you.
Cholera, coś tu jest mocno nie tak. Jedź, płotka. Krzyknij przy którym rycerzu. Bestia! A ten od razu hajdawery ma brudne. Do usług, jaśnie pana. Czym mogę służyć? Zaczyna mi się tu naprawdę... Naturalnie. Mam wrażenie, że gdyby trochę tu zainwestować... Zgadzam się z jaśnie... Zastanawiam się nad kupieniem sobie wygodnego łóżka. Doskonała koncepcja. W pańskim zawodzie odpoczynek to kwestia niezwykle ważna. Proszę powiedzieć słowo, a zamówię łoże z pracowni, w której zaopatruje się dwór. Dobrze, zamów to łoże. Należy mi się chyba na stare lata. W rzeczy samej. Zaraz wyślę posłańca. Jutro o tej porze łóżko będzie na miejscu. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Wróćmy do tego kiedy indziej. Przypomniało mi się, że mam coś pilnego do załatwienia. Jak najbardziej. W każdej chwili jestem do pańskiej dyspozycji. Jak idą prace renowacyjne? Wspaniale. Wyposażenie, które ostatnio jaśnie pan polecił mi zamówić, już dojechało. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. Jedziemy!
kurwa. Życie bywa w Bokler kosztowne. Za to śmierć można dostać. Zadać. Rzeźnik z Blaviken? Wezwany na ratunek tu są? Interesujący. Mamusia mówi, że jak ktoś jest bardzo złym ludem, ale takim bardzo, bardzo złym, to ma kurwa za nas. Cholipcia. Coś mi się... Witajcie, rycerzu. Doszły mnie słuchy o waszej wielkiej odwadze. Oto zapłata za poświęcenie, sir. No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. Nie będziesz. Nie pójdę. Naprzód. Ale ci się świecą oczy. Cóż tu się dzieje?
na potwory, a ja pies na baby. Z tobą to by... Dalej, Płotka, dalej! Do usług, jaśnie pana. Czym mogę służyć? Zaczynam... Naturalnie. Mam wrażenie, że gdyby trochę tu Zgadzam się z Zastanawiam się nad pokojem gościnnym. Niby nie spodziewam się tu gości, ale... Och, to wszakże nie ma znaczenia. Pokój gościnny powinien być w każdym szanującym się domu. A nuż ktoś jednak zechce, jaśnie pana, odwiedzić? Tak. Im szybciej się za to weźmiemy, tym lepiej. Od razu poznać człowieka czynu. Zajmę się tym osobiście. Moim zdaniem za 2 dni pokój powinien być gotowy. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Te renowacje zaczęły... Ależ... Oczywiście. Mam wrażenie... Z całym... Jak idą prace renowacyjne? Bardzo dobrze. Robotnicy skończyli już zlecone prace remontowe. W takim tempie Corvo Bianco już niebawem odzyska dawną świetność. Zaczyna mi się tu naprawdę podobać. Może kontynuowalibyśmy remonty. Co o tym sądzisz, Barnabo Bazyni? Naturalnie. Tym razem zajmiemy się domem czy podwórzem? To na razie wszystko. Co dzień to samo. Pieprzony. On padnie od ciągłego galopu.
Teraz wolniej. Przystojny ten wiedźmin. Ty mnie oczu nie zamydlisz, wiedźminie. Widzę, żeś zawijany. A gdzie mąż ma ręki? Wiele o was mówią, wiedźminie. Nie chcę być impertynencki, ale czy to nie wy wygraliście? Nie ma bezpieczeństwa. 22. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivii. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Nie ma bezpieczeństwa. Pieniądze. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. No dobrze. Gdzie to okienko numer 1? 22. Rycerz de Peyrac, Peyran zabiegł taki mocny. Teraz wolniej. Do usług, jaśnie pana. Czym mogę służyć? Naprawdę podobać. Może kontynuowalibyśmy remonty. Co o tym sądzisz, Barnabo Bazyni? Naturalnie. Tym razem zajmiemy się domem czy podwórzem? Te renowacje zaczęły mnie wciągać. Ależ oczywiście. Widziałeś płotkę mojego konia? O, porządna sta... Dla mojej płotki wszystko. Każ wyremontować stajnię. Natychmiast biorę się do dzieła. Sprowadzenie robotników i cały remont...
Zajmie pewnie ze dwa dni. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Wiesz, czas... Och, dobrze. Dobry pomysł, Barnabo Bazyli. Hodowla rzadkich ziół oszczędzi mi całych godzin żmudnych poszukiwań. To koncepcja jaśnie pana. Ja jestem tylko skromnym wykonawcą woli. Myślę, że za dwa dni powinniśmy móc posiać pierwsze zioła. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Terenowa... Z całym... Dziękuję. Jak idą prace renowacyjne? Z radością pragnę zawiadomić, że prace zostały ukończone. Teraz jaśnie pan może w pełni cieszyć się dobrodziejstwami winnicy. Jaśnie pan wybaczy śmiałość, ale pomyślałem, że skoro zakończyliśmy wszystkie prace w Corvo Bianco, a posiadłość wygląda piękniej niż kiedykolwiek, przyjemnie byłoby to uczcić. Pewnie. Czemu nie? Podczas remontu natknąłem się na butelkę Sepremento. Znakomity rocznik 1250. Nie wiem, jakim cudem przetrwało, ale skoro już je mamy, dziś jest dobra okazja, żeby je otworzyć. I wtedy wbiegł z płonącym bukietem w tłum. Ludzie myśleli, że to część przedstawienia, dlatego tylko się śmiali. Nawet wtedy, gdy od ognia zajęły się dekoracje. Dopiero jak zapłonęła broda barona Marchewkina, ktoś zorientował się, że coś jest nie tak i zaczęto gasić. Widzę, że pan Bolius i pani Nina wyprawiali tu pierwszorzędne bale. Rzeczywiście tak było. Baron Rossell był w tym względzie zdecydowanie bardziej stonowany. Powiedz mi, Barnabo Bazyli, jak to jest z tutejszym winem? Możemy je produkować? W tej chwili jest to niestety niemożliwe. Zeszłej jesieni zaraza zniszczyła wszystkie krzewy, ale baron Rossell kazał zasadzić nowe. Z tym, że trzeba poczekać, aż zaczną wydawać owoce. I mieć nadzieję, że nie dopadnie ich zaraza. Szkoda by było, naprawdę szkoda, bo doskonałe to Sepremento. Prawda? Pozwolę sobie uzupełnić jaśnie panu kielich. O. Dziękuję.
roboty tyle. A mnie coś rozkłada. Na pracy są całe dzionki, a wieczory dla mojej żonki. Bardzo się polu. Dalej. Jedź, Płotka. Księżnej pani. Nie robić zbiegowiska! Wiwat champion turnieju! Tak i to i wody przyniesie. Ondulacja! Włosów rewitalizacja! Łupieżu anihilacja!
Trzeba wrócić w ciągu dnia. Trzeba wrócić w ciągu dnia. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz pan. Pieniądze. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. A nie wie pani, gdzie mogę je dostać? Niech pomyślę. Może na piętrze, w ewidencji, albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. Paragraf. Tak? Mogę jakoś pomóc? Przepraszam, muszę przejść. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne. Wrócę z formularzem 202. Tego już za wiele. Gdzie się chmyka? Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Nic mnie nie obchodzi twoja kolejka. Co za chamstwo! Nie będę tego tolerował! Zaraz cię nauczę kultury! Spróbuj tylko. Hola, panowie! Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy! Niż nasz. No nie. Gdzie ona mogła pójść?
Ja bym tego nigdy nie włożyła. Zapach piżmowych perfum. To może być trop. Zastaw się, a postaw się. Pewnie kosztował więcej niż my tu w miesiąc dostajemy. Ciekawe, skąd miała tyle pieniędzy. Tak? Mogę jakoś pomóc? Co potrzeba? Pieniądze? Zawsze. I rozumiesz, kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer jeden. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Celinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest. Mówi się jak do człowieka, to nie rozumie. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Trzeba czekać, co? Przerwę mają. A tak z ciekawości, kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? Czemu nie? Zagrajmy. No, to rozumiem. Momencik, już tasuję, już tasuję. Thank you.
Widzę, że kolega to wytrawny gracz. Gratuluję. W nagrodę mogę koledze zdradzić swój sposób na tę biurokrację. Bo prawdę powiedziawszy, z nią inaczej się nie da. Trzeba sposobem. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej. Nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. No, a jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumę, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. Powodzenia, kolego. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz pan. Witam ponownie, mistrzu! Pokaż, co tam masz na stanie. Muszę się już zbierać. Do następnego. Mogę jakoś pomóc? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Gerald z Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Gerald z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Przyniosłem pani kwiaty w podziękowaniu za pomoc w mojej sprawie. Ale ja nie powinnam. Naprawdę dla mnie? Ich kolor pasuje do pani oczu. Szanowny to jest czaruś. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie.
Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę. Serdeczności, mistrzu Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty. Ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem, zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Cianfanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wezwanie od jaśnie oświeconej? Mhm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Jak tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej. Pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza Tusą nie wie, jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessure. To i ludzie wstydzą się kupować. Nasz pan to duma Beauclair. Co potrzeba? Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. Cianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Tydzień. I ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za 7 dni. Mhm. Do zobaczenia.
O co chodzi? Mam twoje pieniądze, a także prezent w dowód wdzięczności za okazane zaufanie. Ten miecz nazywa się Rachmistrz. Uratował mnie co najmniej kilka razy. Dziękuję. Uznajmy, że jesteśmy kwita. Jeszcze jedno... Przepraszam za to zamieszanie. Ewidentnie ktoś sabotuje działalność Vermentisu. Ale z tego musi być coś ciekawego. Może z czasem dowiem się więcej. Hej!
Rusz się. Łamane kości, zaraza, silny był. Głębokie odciski stóp, krew, ślady ucieczki.
po prostu świetnie. Rozszarpany na strzępy. Połamane kości, zaraza, silny był. Głębokie odciski stóp, krew, ślady ucieczki. Coś jest. Możecie wyjść. Nic wam nie zrobię. Dziękujemy, panie Wiedźminie. Niech Lebioda ma was w opiece. Jedź, Płotka! Jedź, Płotka!
Hej! Zawdzięczam ci życie, nieznajomy. Powiedz, jak cię zwą? Zwą mnie Geralt. Geralt z Rivii. Dzięki, Geralt. Widzisz, znowu nam chcieli zielarnię zdemolować. Pomyślałem sobie, wezmę młot i te szumowiny pogonię, ale... Wstyd i sromota. Za dużo ich było i nie dałem rady. Nie ma co Jęzora strzępić po próżnicy. Chodź ze mną do Vermentino. To ci może pancerz wyklepi, albo jakoś inaczej przy kowadle pomogę. Dobrze. Prowadź. No i jesteśmy. Mogę ci jakoś pomóc? Ta winnica ma już chyba za sobą okres świetności. Fakt, bywało lepiej. Bo nie tylko z bandytami mamy problem. Jeszcze się te żółte, wielgachne pasożyty namnożyły. Panienka Matylda stara się jak może. Ale jak ludzie boją się do pracy wyjść, to co poradzisz? No.
Dzięki. No. Dzień. Witaj, Geralt! No. Dzięki. Do zobaczenia. Nowe wzmacniane w klejnotach Kaidavery. Ostatni krzyk.
Bez zachęty to i koń nie ruszy. Powinienem zniszczyć to miejsce, jeśli chcę pozbyć się archesporów na dobre.
Rana nie była śmiertelna, ale wykrwawił się. Co my tu mamy? Ten list nie mógł się tu znaleźć przypadkowo. Ciekawe. Z tej notatki, z tego co znalazłem wcześniej, wynika, że za kłopotami winnic stoi ktoś trzeci. Muszę znaleźć miejsce, o którym mowa w listach. Założę się, że za drzwiami, które otwiera ten klucz, znajdę coś bardzo interesującego. Płotka nie tak szybko. Z tej roboty. Podzięce za wasze czyny całą buteleczkę naraz.
Naprzód! Zacny kawalerze, zapuściłam się na północ w poszukiwaniu ziół do nowego rodzaju wina, aż to nagle... Spokojnie, już po wszystkim. Te hunspoty porwały mnie pewnie dla okupu, a znając problemy pana Liama, i tak nie miałby czym za mnie zapłacić. No, ale dzięki tobie już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w Koronacie mam duże zapasy. Odprowadzisz mnie? Prowadź. Jestem tuż za tobą. No, i jesteśmy. Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Chcesz może coś kupić? Liam nie jest chyba najlepszym gospodarzem. Stara się jak może. To nie jego wina, że na naszą winnicę spadają same plagi. Plagi? Jakiego rodzaju plagi? Ano choćby te wielkie, żółte, żarłoczne rosiczki. Strach się między winne krzaczki zapuszczać, żeby ci coś głowy nie urwało. Pokaż, co masz w zapasach. Dzięki. Do zobaczenia. Spotka.
A niech to chudy byk. Nerwowa robota, co? Tak ci łeb posiwiał. Naprzód! Chwali się, żeś włóczęga z północy, jak gdyby nie ty, to do dzisiaj szczęśliwy bortkami. Potwierdź potupić. Dzięki, moja. Dalej.
Sadzonki archesporów. Co za degenerat hoduje coś takiego? Powinienem je spalić. Z tego listu wynika, że za sabotażami w winnicach stał hrabia Crespi. Muszę o tym powiedzieć Matyldzie i Liamowi. Roboty nie znajdziesz. Jak nie klapnę sobie winka, to nie poznam mnie rodziny. Żył kiedyś kocur góry, bardzo ostry miał kaszurę. No!
Ludzie, ludzie, zwariowałem! Ej, Malka, wszystko dużo bierzesz? A dużo i nie od... Cóż tu się dzieje? Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Ta winnica, Belgard, czemu jest taka cenna? Ech, od razu widać, że nie jesteś stąd. Zanim hrabia Crespi nie został zamordowany przez bestię, Belgard należała właśnie do niego. Jako majętny i wpływowy człowiek doprowadził ją do rozkwitu. Sprowadził rzadkie gatunki winorośli. Zatrudnił wykwalifikowanych pracowników. Nie wdając się w zbędne szczegóły, połączenie Belgardu z którąkolwiek inną winnicą to gotowy przepis na sukces. Znalazłem dowody na to, że kłopoty Coronaty i Vermentino były przez kogoś inspirowane. Za wszystkim stoi niejaki hrabia Crespi. Co? Crespi? Właściciel Belgardu? To niemożliwe. Tu jest wszystko napisane. Proszę. Rzeczywiście miał motyw. Zdawał sobie sprawę, że jeśli Vermentino i Coronata połączą siły, jego winnica nie ma żadnych szans. Dlatego postanowił was skłócić. Skutecznie. Ale jego plan nie wypalił do końca, bo dopadła go bestia. Niebywałe. Znaczy, że to nie Lian? A ja przez cały czas byłem pewien, że to sprawka Matyldy. W świetle nowych dowodów najuczciwiej byłoby, gdyby Belgard przeszedł pod kierownictwo obu pokrzywdzonych stron. Zaraz, czy ja dobrze rozumiem? Sugeruje nam pan współpracę? Tak, to najlepsze wyjście. Zresztą z biznesowego punktu widzenia również. Nie wierzę, że to mówię, ale on ma rację. Chyba pora zakopać topór wojenny. A w sumie, co trzy winnice, to nie jedna. Faktycznie możemy na tym zyskać. Niech będzie. To jeszcze nie wszystko. Rozwiązałem problemy w waszych winnicach. Znowu mogą funkcjonować normalnie. Doskonała wiadomość. Dobrze wiedzieć, że zatrudnili państwo profesjonalistę. Szczególnie, że jego pomoc może się jeszcze przydać. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam za mną. Pora obejrzeć Belgard. Wiedźminie, chodź z nami. Coś tak czuję, że to nie koniec zleceń, jakie dla ciebie mamy. No dobra, chodźmy.
Nie bez kozery chciałem oddać Belgard w ręce osoby zaradnej. Tak się składa, że od śmierci doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników, jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy twoją pomoc. Mogę pomóc, ale nie pracuję za darmo. A nie dałoby się może trochę taniej? Dobrze, mamy umowę. W zasadzie to już się zgodziłem. Och, kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty. Idźcie swoją drogą. Wisiały, wisiały jaja.
zaprowadziłeś spokój, to i pan miał policję jakieś chęci. Bardzo się to lubię. Wszystkie wiedzbiny to porządek.
Dzięki ci, panie. Gdyby nie ty. Wiecie, z tymi grasantami to nie ma żartów. Mogę wykuć dla ciebie nowe żelastwo. No, co tylko chcesz. Ale najpierw musimy wrócić do mojego warsztatu w Belgardzie. Chodźmy. Nie ma co tracić czasu. Jeszcze raz. Dzięki za ratunek. Chcesz obejrzeć moje towary? Co robiłeś w lesie Karoberty? Jak wpadłeś w łapy tym grasantom? Od śmierci hrabiego nie miałem już za co kupować surowca na obręcze do beczek. Nowych narzędzi. Zebrałem więc kilku chłopów i poszliśmy do lasu trochę pomyszkować. Tam, w elfich ruinach, siła jeszcze złomu leży w ziemi. Trzeba go tylko wygrzebać. Gadają, że niby tam straszy. Ale ja tam elfickich duszków się nie boję. Bardzo rozsądnie. Rozsądnie czy nierozsądnie, żadnych duchów żem tam nie widział. Za to na Hanzę wpadliśmy. Oj, marnie było, marnie. No, ale szczęścia widać więcej mam niż rozumu, bo tyś mnie zratował. Pokaż, co tam masz. Do zobaczenia. Proszę nie przeszkadzać, jestem zajęty. Uporałem się z problemami Belgardu. Winnica znowu może działać tak, jak wcześniej. Doskonale. A zatem, tym razem już oficjalnie, na mocy danego mi urzędu, przekazuję państwu prawa do winnicy Belgard. Ufam, że będą państwo nią dobrze zarządzać. Wspaniale. Już czuję zapach dojrzewających w słońcu winogron. Nie zapomnimy tego, co dla nas zrobiłeś. Proszę, oto nagroda. Ale to nie wszystko. Odwiedź nas za jakiś czas. Będziemy mieli dla ciebie niespodziankę. Nie omieszkam. Bywajcie.
Miło cię widzieć, Wiedźminie. Wiedźmin! Dobrze cię widzieć. Wziąłbyś się za jakąś robotę! Wow! Nie! Dzielne serce każdą! O, Wiedźmin, witaj! Miło, że wpadłeś. Mamy z Matyldą małą niespodziankę dla ciebie. Widzę, że dogadujecie się coraz lepiej. Fakt. Kiedy się okazało, że w sumie nie mamy się o co kłócić, zrobiło się całkiem miło. I trochę pikantnie. I bardzo romantycznie. Rozumiem. Nie musicie nic więcej mówić. Cieszę się, że dobrze się wam układa. Co to za niespodzianka? Macie jakieś potwory do ubicia? Nie. To coś znacznie przyjemniejszego. Wyprodukowaliśmy wino, które zdaniem najlepszych sommelierów ma szansę zdetronizować Est-Est. Wiedźminie, to tobie zawdzięczamy ten sukces, więc jeśli się zgodzisz... Chcielibyśmy mu nadać twoje imię. To jak mamy je nazwać? Niech będzie. Geralt z Rivii. Geralt de Rivia. Idealnie. Jeśli się zgodzisz, co jakiś czas przyślemy ci kilka butelek do domu. Jestem zaszczycony. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Bądź zdrów, Wiedźminie.